Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Działalność Zarządu Powiatu, organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jako organu wykonującego budżet podlega ocenie Rady. Rada, oceniając wykonanie budżetu, rozpatruje, czy sposób gromadzenia dochodów budżetowych oraz realizacja wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym oraz zasadami gospodarki finansowej, określonymi odpowiednimi przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Uchwalony budżet przez powiat myślibolski na rok 2009 był to kolejny budżet deficytowy, gdzie strona dochodów zamykała się kwotą 53 183 000 355 zł, a strona wydatkowa kwotą 61 366 892 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 8 153 531 zł został zabezpieczony przez obligacjami komunalnymi w wysokości 8 milionów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i bieżące powiatu oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W trakcie wykonywania budżetu następowało wiele zmian. Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że poziom wprowadzonych zmian w planie dochodów i w poszczególnych działach, rozdziałach oraz wyszczególnionych źródłach dochodów był zróżnicowany, co zostało zawarte w sprawozdaniu za wykonanie budżetu na 2009 rok w załącznikach od 1 do 5. W roku budżetowym Zarząd Powiatu zabiegał o dodatkowe środki do budżetu z różnych źródeł. Dodatkowe środki powiatu powiat pozyskiwał na przykład od wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 997 023 zł. Były to środki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie 252 549 zł. Ja tu podaję przykładowo. Administracja zespolona 365 360 zł. Dokonano zmiany w celach przeznaczenia dotacji kwotę 67 139 zł. Zadań bieżących Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślibożu przeznaczono na inwestycje, a była to inwestycja dokończenie przebudowy kotłowni ekologicznej z węglowej na ekologiczną gazową posterunku w Dębnie. Geodezja, kartografia, drobniejsze kwoty 20 tysięcy, administracja publiczna 12 tysięcy, oświata, wychowanie również 11 380, nadzór budowlany razem 2 330, ochrona zdrowia 333 tysiące 401 zł. Były to pieniążki przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pozyskaliśmy następujące środki na inwestycje. Były to zadania jak przebudowa mostu na Zarzeczu, Kolonia Myślibożece 144 tysiące, przebudowa drogi powiatowej Jarząbki-Żelice 140 tysięcy, zakup serwera za 6 tysięcy zł, czy ostatnie z trzech boisk, boisko Orlik w Barlinku 333 tysiące. Łącznie kwota od marszałka 623 681 zł. Ponadto w całym roku 2009 z różnych innych źródeł powiat pozyskał środki w kwocie 4 234 405 zł. I tak, króciusieńko parę przykładów. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 116 tysięcy, z Powiatowego Funduszu Gospodarki Wodnej Kartograficznej 65 tysięcy, z Funduszu Pracy 468 tysięcy, z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacyjnych 14 tysięcy, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tu jest największa kwota, były przeznaczone to pieniążki na różne projekty realizowane przez nasze jednostki, przez szkoły, przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 3 570 tysięcy. Łącznie z budżetu z tytułu pozyskanych dodatkowych środków zarówno od wojewody, marszałka, jak i innych źródeł wprowadzona została kwota w wysokości 5 855 109 zł. Ostatecznie budżet został zrealizowany w następujący sposób. Wykonanie budżetu w kwocie 61 431 797 zł, co daje nam wskaźnik 97,05%, a wykonanie wydatków w kwocie 68 232 314 zł,
co daje nam wskaźnik 94,32. Oczywiście budżet można oceniać w różny sposób. Można oceniać zadłużenie, można oceniać wykonaniem budżetu, wykonaniem w administracji. Można oceniać wskaźnikami długu do dochodu, który nie może być przekroczony w 60%, ale można różnie oceniać inwestycjami. Chcę powiedzieć, że od początku naszej kadencji każdy z naszych budżetów były to budżety proinwestycyjne i ten budżet roku 2009 również był taki. Wykonaliśmy wiele prac, jak tu wcześniej wspominałem, wymieniałem. Były to prace, które wykonaliśmy na drogach, modernizację budynków naszych, czy na remont nowej siedziby, o której tu wcześniej było mówione. Niech będzie chyba najlepszym takim dowodem na to, jaki ten rok, budżet roku 2009 był i jak został wykonany, jakie osiągnięcia. Niech będzie, przeczytam może Państwu list, jaki na moje ręce złożył eurodeputowany, listem przyszedł prosto z Brukseli, poseł doktor habilitowany Bogusław Liberacki. Szanowny pan Andrzej Potyra, starosta powiatowej Myśliborzu. Panie starosto, z przyjemnością przeczytałem informację w dodatku do Newsweek Polska, najlepsze gminy, najlepszy powiat 2009 roku. Powiat myśliborski znalazł się spośród najlepszych powiatów w Polsce. Proszę przyjąć szczere gratulacje wyrazy uznania za osiągnięcia w rozwoju powiatu i aktywności w ich promowaniu. Życzę jeszcze wyższych miejsc w kolejnych rankingach. Chcę powiedzieć, że ta gratulacja dotyczy tylko roku 2009, ale utrzymujemy się wysoko w rankingach już wcześniej, od roku 2008. Również byliśmy wysoko, a można powiedzieć, że nawet jedno oczko wyżej. W związku z tym Zarząd Powiatu, biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie prosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i o udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.